Witam Państwa ponownie. Adrian Stankowski, to jest program Republika. A w studiu telewizji Republika pan profesor Piotr Gliński, były wicepremier, były minister kultury i dziedzictwa narodowego, obecnie poseł. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam pana, witam państwa. Panie profesorze, zanim porozmawiamy o sprawach amerykańskich, które są pasjonujące, to jednak najpierw nasze podwórko, a na naszym podwórku no, widzimy ten w tle za mną, ten ponury monument braterstwa radziecko czy rosyjsko-polskiego. Jest rok 2024, panie profesorze. Ja pamiętam, jak upadał pomnik Dzierżyńskiego, ale to było w 1989 roku. Wtedy wydawało się, że te wszystkie koszmarki dosyć szybko zostaną przeniesione gdzieś tam do Kozłówki albo w inne równie honorowe miejsce. Dlaczego tak się nie stało? No, wtedy się wydawało faktycznie, że w ogóle Polska stanie się z dnia na dzień państwem demokratycznym, wolnym, suwerennym, bez wpływów postkomunistycznych. No niestety nie było to prawdą. Bardzo wiele milionów Polaków dało się zwieść i chyba uwierzyliśmy w to, że można tak z dnia na dzień pozbywać się tamtego systemu. Tymczasem rzeczywistość była taka, jest taka, że wciąż mamy w Polsce bardzo głębokie państwo postkomunistyczne. I to jest determinacja oczywiście IPN-u, pana prezesa Karola Nawrockiego, że udaje się pewne pamiątki tamtej epoki demontować, ale nie wszystkie. Niechlubne pamiątki. Niechlubne pamiątki, no oczywiście, że pamiątki w cudzysłowie, ale tam na przykład, gdzie są samorządy wciąż związane z tą opcją postkomunistyczno-liberalną, z Platformą Obywatelską, z Lewicą, z PSL-em, jak na przykład w Olsztynie, wciąż tego nie można zrobić, mimo że cały mechanizm państwa na przykład przygotowuje coś takiego jak demontaż tego pomnika, bo akurat mój resort był w to zaangażowany. Myśmy dopełnili wszystkich obowiązków, podobnie jak IPN, a mimo tego oni, stosując różne właśnie kruczki prawne, a propos pana Tuska, postkomuna się broniła i broni. Jest jeszcze pewien problem także dodatkowy związany z regulacją prawną, a mianowicie na cmentarzach jest jeszcze trudniej demontować te wątpliwe pamiątki, no bo jednak na cmentarzu są także polegli. Natomiast no dobrze, że IPN jest konsekwentny, natomiast ja myślę, że bardziej dokuczliwe dla nas wszystkich, dokuczliwe to niedobre słowo, no, tragiczne w zasadzie w swoich konsekwencjach, jest to, że oprócz tych pomników są także postkomunistyczne instytucje wciąż w Polsce, najróżniejsze, wielki biznes, media. To głębokie państwo postkomunistyczne między innymi zdecydowało o tym, co się stało jesienią w wyborach w Polsce. I ta pamięć historyczna, bo tak spoglądając za naszą zachodnią granicę, tam w czasie II wojny światowej była taka organizacja Bractwo Białej Róży. No, bardzo chwalebne, bo prowadzili antyhitlerowską politykę opozycyjną, no, ale było ich 8. I Niemcy wybudowali im muzeum, wokół tego budują całą opowieść sugerującą, że to był jakiś no, szerszy sprzeciw. Nie był. 8 osób protestowało przeciwko Hitlerowi w tej organizacji. Pamięć historyczna jest współcześnie bardzo ważna. No, cały świat to jest obszar rywalizacji przecież interesów gospodarczych czy politycznych, militarnych, ale za tym wszystkim stoi także interes tożsamościowy, interes związany z systemem wartości, z historią. No, Niemcy bardzo sprawnie zmieniają historię poprzez instytucje, niestety także poprzez instytucje, które znajdują się w Polsce. No, ten przykład Muzeum II Wojny Światowej, które zostało zbudowane przez ekipę Tuska i służyło niemieckiej pamięci historycznej, niemieckiej polityce historycznej, jest najbardziej wymowny i skandaliczny. Ja przypominam, oni zlikwidowali Muzeum Westerplatte, który jest symbolem tego, jak my rozumiemy historię w Polsce, co jest zupełnie oczywiste dla nas. i zmienili to na Muzeum II Wojny Światowej z tym przesłaniem, gdzie wyeliminowani byli polscy bohaterowie, którzy symbolizują postawę Polski i społeczeństwa polskiego w czasie II wojny światowej. Więc no niestety na świecie tak jest, że ta walka polityczna bardzo ostra i bezpardonowa dotyczy także kwestii tożsamościowych. Więc dobrze, że IPN i Karol Nawrocki, pan prezes jest tutaj konsekwentny i tam, gdzie można, demontujemy te pozostałości po PRL-u. Natomiast bardzo niedobrze, że mamy z jednej strony no, to, co można nazwać niemiecką polityką historyczną w Polsce, realizowaną przez wiele instytucji, i mamy bardzo silny postkomunizm w Polsce wciąż. Ale pan jako minister kultury przez 8 lat próbował no, uzupełnić, może tak to nazwijmy, braki w pewnej narracji historycznej. Rozpoczął pan jako minister kultury wiele inwestycji. Co się z tymi inwestycjami dzieje? Myśmy w samym muzealnictwie realizowali 300 dużych projektów inwestycyjnych. No, z Muzeum Historii Polski, które oni nie budowali. Tusk nie budował Muzeum Historii Polski, natomiast budował dla Angeli Merkel to muzeum w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej. Myśmy zrealizowali, czy realizowaliśmy, bo nie wszystkie zostały dokończone, 300 dużych projektów historyczno-muzealnych, tożsamościowych, od Muzeum Kresów, i to kilka Muzeów Kresów, Muzeum Sybiru razem z miastem Białystok, nawet Muzeum Grunwaldu, Muzeum Piaśnickie, Panteon Śląski. No naprawdę tych inwestycji żeśmy zrealizowali bardzo dużo. No, na pewno możemy być dumni z Muzeum Historii Polski. Tam w tej chwili też żeśmy podpisali umowę na tą wystawę stałą, która jest w tej chwili realizowana. Notabene te resztki pomnika Dzierżyńskiego będą na tej wystawie pokazane właśnie w tej pozie zwalania z postumentu, prawda? To wszyscy pamiętamy, jak on tam się przechylał, bo okazało się, że to z gipsu było. Placu Dzierżyńskiego. Tak, tak. Pamięć historyczna jest bardzo ciekawa, bo myślę, że tam wtedy na tym Placu Dzierżyńskiego było z 1 milion osób, bo mniej więcej tyle osób w Polsce powtarza, że to widziało na własne oczy, łącznie ze mną. Myślę, że widziałem, ale uczestniczyłem w tym momencie, ale wszyscy żeśmy widzieli właśnie przewalający się ten pomnik i on będzie odzwierciedlony na wystawie stałej Muzeum Historii Polski. To nam się udało zrobić, natomiast w tej chwili bardzo wiele inwestycji, które myśmy przygotowali, które były w trakcie realizacji, jest wstrzymywane. I to nawet takich, które nie mają nic wspólnego z polityką, jak Muzeum Historii Naturalnej czy Muzeum Techniki na błoniach Stadionu Narodowego. 3 lata przygotowywaliśmy ten projekt. Działka już była we władaniu Muzeum Techniki i tam miały powstać 2 wspaniałe, wielkie muzea, takie jak są w Berlinie, jak są w Londynie, a w Polsce są niebywale ciekawe kolekcje i te techniczne, które no nie można pokazać w całości. Uratowaliśmy muzeum to, które jest w Pałacu Kultury, Muzeum Techniki, no ale chcieliśmy wybudować nowy, wspaniały, nowoczesny gmach dla nowych pokoleń, ale myślę dla wszystkich pokoleń. To miliony ludzi zwiedzają takie muzea i także Muzeum Historii Naturalnej. Od dinozaurów poprzez kolekcje zoologiczne. My mamy w Polsce w Instytucie Zoologii największą kolekcję w Europie zoologiczną, która jest w magazynie gdzieś tam pod Puszczą Kampinoską na wsi, nikt tego nie ogląda, a mogłaby być w centrum Warszawy, we wspaniałym muzeum, które myśmy realizowali. No i to wszystko zatrzymali, wszystko niszczą. Panie profesorze, no fascynujące rzeczy się dzieją za Oceanem Atlantyckim, precyzując. Tam najpierw widowiskowa porażka obecnego prezydenta w debacie z kontrkandydatem, czyli z prezydentem Donaldem Trumpem. Potem zamach na prezydenta Trumpa i wzrastająca tam czerwona fala, czerwona, czyli republikańska w tej amerykańskiej symbolice. W rezultacie wczorajsza decyzja Joe Bidena o wycofaniu się z wyścigu do Białego Domu. No i takie polecenie, bo to na razie taki ma walor, żeby jego następczynią była wiceprezydent Kamala Harris. Jak pan patrzy na te wydarzenia? Czy nie widzi pan podobieństwa do naszego tutaj polskiego podwórka? No z tym, że Stany to trochę większy okręt niż Polska, tam 300 milionów obywateli mieszka. No i najważniejszy kraj świata, państwo, które stabilizuje pokój na świecie, więc te informacje są no, trochę niepokojące, bo pokazują, jak polityka może być nielogiczna, nieracjonalna. No, jak można było przygotowywać kandydata, który no, wszyscy wiedzieli od dawna, że się do niczego nie nadaje. I można było spodziewać się tej rezygnacji, natomiast ja bym ostrzegał, że nic nie jest przesądzone. Czasami w polityce restart może być bardzo niebezpieczny. Życzę bardzo tej stronie republikańskiej, bo ona, to jest oczywiste, no jest bardziej odpowiedzialna za politykę amerykańską, a w związku z tym jest bardziej odpowiedzialna za to, co się dzieje na świecie, bo Ameryka no, naprawdę pełni najważniejszą rolę wciąż w polityce światowej, więc dobrze by było, żeby dobrze mogła wybrać, ale jak mówię, nic nie jest przesądzone i zobaczymy, jak to się potoczy. Restarty w polityce bywają niebezpieczne, ponieważ demokraci w tej chwili będą chcieli tak uruchomić wielkie pieniądze, wielkie machiny medialne, marketingowe. Jak zawsze można liczyć na błędy. No, polityka to jest gra błędów. Błąd, czy wielbłąd, czy jakkolwiek to nazwać, popełnili z Bidenem i teraz najprawdopodobniej będą popełniali kolejne błędy z kolejnymi kandydatami. No, po drugiej stronie też, jak większość obserwatorów uważa, jeżeli Trump nie popełni błędu jakiegoś szczególnego, no to ma duże szanse na zwycięstwo, ale nic nie jest przesądzone. Tam masę wątków polskich w tej kampanii, nominowany czy wybrany przez, no już można mówić, nominowany przez Partię Republikańską na kandydata na wiceprezydenta J.D. Vance dużo uwagi poświęca Polskę, a też i w Polsce widzimy reakcje polityków, no powiedziałbym, bardzo emocjonalne, po stronie demokratów z kolei. No Vance jest niewygodnym politykiem przede wszystkim dla Donalda Tuska, ponieważ jednoznacznie wypowiadał się na temat niszczenia demokracji w Polsce, na temat siłowego przejmowania w sposób bezprawny instytucji państwa polskiego przez obecną ekipę Tuska. No tak, republikanie mają to do siebie, że potrafią nazywać rzeczy po imieniu. Zresztą ten amerykański etos taki jest. No, dlatego kiedyś żeśmy kochali westerny, te klasyczne westerny, gdzie dobro i zło było jednoznacznie przedstawiane i dobro zwyciężało nieprzypadkowo, bo my wszyscy musimy jednak opierać się na jakimś systemie wartości, który jest stabilny, który jest mądry przede wszystkim, bo sprawdzony przez doświadczenie. I tak to było w tym etosie amerykańskim. Republikanie w większym stopniu się do niego odwołują. Oby mogli w Ameryce rządzić. A jak pan skomentuje odgłosy czy polityków obecnie rządzącej koalicji, którzy już tak wierno poddańczym, no bardzo kibicują pani Kamali? Do tego mają prawo, tylko chyba to nie są polskie wybory. Mają prawo, natomiast jako ludzie pełniący w tej chwili niestety odpowiedzialne funkcje w Polsce, stety czy niestety rządzą w Polsce, powinni bardziej się miarkować, bo trzeba obie możliwości brać pod uwagę. Krótko mówiąc, nie można palić mostów w relacjach z republikanami, bo jeżeli republikanie wygrają, a pan Donald Tusk dalej będzie w ten sposób komentował sprawy amerykańskie, no to to może się niestety skrupić na interesie polskim po prostu. Jest polskim premierem. Czy nam to się podoba, czy nie, niestety jest polskim premierem Donald Tusk i ma polski obowiązek odpowiedzialnego komentowania, już nie mówię prowadzenia polityki odpowiedzialnej, ale także komentowania spraw amerykańskich. Tam podobieństw jest masa, między innymi wśród polityków partii republikańskiej są, no w tej chwili w więzieniu siedzi Steve Bannon za odmowę zeznań przed jakąś tam komisją, zdaniem republikanów nielegalną. W Polsce też politycy są ciągani po więzieniach, a zdaje się, że to nie jest ostatnie słowo tej koalicji, bo no, mają taki pomysł na rządzenie. No nie mają innego pomysłu, myśmy wiedzieli od dawna. No, sytuacja gospodarcza i budżetowa, jak widać, jest fatalna. To nawet w takich no, najbardziej pesymistycznych przewidywaniach myśmy nie sądzili, że można tak szybko zniszczyć polską gospodarkę i polski sektor fiskalny. Z grubsza licząc, to jeszcze przed chwilą Jan Grabiec mówił, że 60 miliardów nadwyżki, a teraz mamy 62 miliardy dodatkowego deficytu. To razem 120 miliardów. Gdzie się podziały te pieniądze? No, mistrzowie świata. No. Myśmy, idąc do władzy, mówili o tej luce VAT-owskiej, przygotowaliśmy odpowiednie narzędzia, potrafiliśmy prowadzić politykę fiskalną i budżetową państwa przez 8 lat, zwiększając przecież budżet wielokrotnie. Nawet budżet kultury został zwiększony o 112% za naszych rządów. O ponad 100%, proszę państwa, kultura, która zawsze w polityce jest na końcu. Te wydatki zostały zwiększone, już nie mówiąc o wydatkach na służbę zdrowia czy na obronność w sytuacji przecież no, oczywistej zagrożenia wojennego, no bo ono cały czas nad Polską wisi. Więc to jest faktycznie sytuacja skandaliczna, bardzo niepokojąca, co się dzieje z polskim budżetem. No i oni oczywiście się będą zasłaniali procedurami nadmiernego deficytu, będą się zasłaniali polityką europejską, ale tu nie ma przebacz. Jeżeli panowie, państwo nie potraficie rządzić, nie potraficie zatkać budżetu, nie potraficie racjonalnie prowadzić polskich spraw, to będziecie musieli szybciej czy później za to zapłacić. Będziecie rozliczeni. To jest faktycznie niepokojące. Wracając do tych aresztowań polityków dzisiejszej opozycji, to jest, zdaje się, jedyny, no poza sprawą pana ministra Romanowskiego, jedyny sukces, którym może się pochwalić rząd Donalda Tuska, że jednak realizuje tę wendettę polityczną. Problem w tym, jak temu zapobiec, jak powiedzieć stop. I jednym z pomysłów jest wywołanie debaty na terenie Parlamentu Europejskiego, co po prawej stronie wzbudziło no, różne emocje, od tych pozytywnych do negatywnych. Jakie jest pańskie zdanie? Czy to jest właściwy środek? Trzeba stosować wszystkich możliwych narzędzi oporu, niegodzenia się na to, co się dzieje, bo mamy do czynienia z rządami autorytarnymi, z takim rodzajem dyktatury, która używa siły, używa policji, używa służby więziennej, jeżeli chyba w prokuraturze tam funkcjonariusze byli wykorzystywani. No, przejęto media publiczne w sposób absolutnie skandaliczny. Te media i te zaprzyjaźnione wcześniej i obecne publiczne no, codziennie kłamią na temat sytuacji w Polsce, więc mamy do czynienia także no, z niefunkcjonowaniem takich podstawowych mechanizmów kontrolnych demokracji. No, Bogu dzięki, że jest republika, jest także w Polsce jest trochę niezależnych mediów, ale one są wciąż jednak w mniejszości i demokracja w takiej sytuacji oczywiście nie działa tak, jak powinna. Trzeba opór stawiać na każdym kroku i w każdy możliwy sposób, bo tak, oni będą głównie się cały czas ogniskowali na tej wendecie, jak to pan określił, na szukaniu jakichś winnych. No, ja mam do czynienia z różnymi kontrolami nikowskimi, jakimiś administracyjnymi. No, to jest z jednej strony śmieszne, bo na ogół kompromitują się ci kontrolerzy w związku z tym, co wypisują. Zresztą ja już miałem wcześniej doświadczenie, notabene właśnie z Muzeum Historii Polski, kiedy Banaś, już będąc szefem NIK-u, zrobił kontrolę budowy Muzeum Historii Polski i tam 5 wielkich zarzutów postawił, a największy zarzut dla ministra kultury Piotra Glińskiego, że w lipcu 2015 roku podjęto tam złe decyzje dotyczące WPR-u. Tylko że w lipcu 2015 roku ministrem kultury była moja poprzedniczka, bo był rząd pani Kopacz, nasi poprzednicy. I tak te kontrole mniej więcej wyglądają. No, jest to oczywiście z jednej strony oburzające, niepokojące, bo to jest wykorzystywanie aparatu państwa do tego, żeby łamiąc prawo właśnie, czy to nawet ludzi torturować, no bo wiemy doskonale, że z tym mamy do czynienia i mieliśmy do czynienia w Polsce. Są więźniowie, byli więźniowie polityczni. I celem tego wszyscy przecież widzimy i opinia publiczna w coraz szerszym stopniu będzie tego świadoma. Jest zasłonięcie tego, że nie prowadzi się normalnej polityki rozwiązywania ludzkich spraw, prowadzenia rozwojowych inwestycji, takich jak CPK, CPK będziemy mieli w Budapeszcie, elektrownię atomową w Czechach zamiast w Polsce. No to są bardzo smutne rzeczy, bo to są strata, wieloletnie straty dla gospodarki, dla rozwoju Polski. To są także porty kontenerowe, to jest utrata szans dla przyszłych pokoleń. Ale widzimy także to samo niestety w polityce tożsamościowej, kiedy rezygnuje się z inwestycji, które miały być instytucjami podstawowymi dla polskiej tożsamości, ale także dla... Musimy stawiać kropkę, panie profesorze. Ze smutkiem konstatuję, że czas nasz minął. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Piotr Gliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, obecnie były wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Państwa zapraszam na serwis informacyjny, który przygotował dla państwa Michał Trześniewski.